Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj pieczemy sernik czekoladowy z malinowym sosem. Dla nas poezja i będzie prosto i szybko. Ale zanim przejdziemy do przepisu, chciałam Wam powiedzieć, że z okazji wielkanocnych wypieków zostałam zaproszona do kuchni Lidla, do Pawła Małeckiego i razem, nie po raz pierwszy zresztą, piekliśmy przepyszną babkę, tym razem taką delikatną, majonezową z limonkowym lukrem, więc serdecznie zapraszam Was do tego przepisu, podlinkuję go gdzieś tutaj i w opisie pod spodem, jak zawsze. A ja postanowiłam zrewanżować się Pawełkowi, serdecznie pozdrawiam, pysznym sernikiem z malinowym sosem, więc już zaczynamy. Przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. A teraz do dzieła! Zaczynam od przygotowania składników, dzięki czemu całość pójdzie sprawniej. Natłuszczam blachę do pieczenia. Do ciasta będę brała olej kokosowy, więc blachę też nim natłuszczę. Odstawiam na bok i teraz składniki. Zamiast mąki wezmę dzisiaj zmieloną kaszę jaglaną. Jeśli nie macie lub nie chcecie takiej kaszy, to można podmienić ją po prostu na zwykłą mąkę lub na przykład na mąkę jaglaną czy inną o jakimś niedominującym smaku. Ja odmierzam 60 g kaszy i mielę ją. U mnie wysoko obrotowy blender, ale spokojnie może być też po prostu młynek do kawy. Tu zmielona. I teraz twaróg. Można sięgnąć po twaróg półtłusty, ja biorę chudy. Ten jest taki wilgotny i całkiem dobrze sprawdza się w sernikach. Jeśli sięgam po chudy twaróg, to zwracam uwagę właśnie na to, by był przyjemnie wilgotny, bo dzięki temu sernik jest po prostu lepszy. I mam tu 500 g. Twaróg mielę w maszynce lub starannie rozdrabniam w blenderze czy malakserze. U mnie, jak widzicie, maszynka, drobne oczka. I ja zmielę ten twaróg dwa razy, tak żeby był rzeczywiście delikatny i mazisty. Gotowe. I na tym etapie rozgrzewam już piekarnik do 180 stopni Celsjusza i zabieram się za ciasto. Do miski wbijam 3 całe jajka, odmierzam 100 g cukru, wsypuję go do miski i ubijam na puszysto z jajkami, tak żeby jajka wyraźnie pojaśniały i zwiększyły objętość. Dokładam zmielony twaróg oraz wspomniany wcześniej olej kokosowy. Na tę ilość sera 40 g biorę. I miksuję do połączenia składników na puszystą, serową masę bez grudek. Do zmielonej kaszy lub mąki, jeśli bierzecie mąkę, dosypuję 2 łyżeczki proszku do pieczenia oraz 3 solidne łyżeczki ciemnego, mocnego kakao. I mieszam równomiernie rozprowadzając, po czym tę mieszankę dosypuję do miski i miksuję, łącząc suche składniki z masą. Na tym etapie można też dodać odrobinę ekstraktu waniliowego, ja nie dodaję. Za to dodam pół tabliczki grubo siekanej ciemnej czekolady. Siekam, dokładam do masy, mieszam i masa twarogowa gotowa. Przekładam ją do natłuszczonej formy i równo rozprowadzam. Podciągam szpatułką brzegi ku górze, robiąc taki delikatny rand, dzięki czemu sos ładnie się tu po upieczeniu zatrzyma. Tak to wygląda. Ciasto wstawiam do rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika. Ja jeszcze obok wstawię takie metalowe naczynie, u mnie puszka, z wodą. Woda będzie parować i dzięki temu sernik będzie się piekł w wilgotnej atmosferze, dzięki czemu z kolei nie popęka. Zamykam piekarnik i piekę na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra-dół przez około 50 minut. Upieczony wygląda tak. On jeszcze trochę opadnie. Ja zostawiam go teraz na około 5 minut w piekarniku przy uchylonych drzwiczkach, dzięki czemu nieco się uspokoi i dopiero po tych 5 minutach wyjmuję go z pieca. Wygląda tak. Pachnie super przyjemnie czekoladowo, no ale teraz trzeba poczekać, aż on całkowicie ostygnie. Zostawiam go zatem do ostygnięcia. I kiedy sernik stygnie, przygotuję sos owocowy. Można go zrobić z dowolnych miękkich owoców. W sezonie biorę świeże, poza sezonem sięgam po mrożone. I dzisiaj zdecydowałam się na maliny. Do garnka wkładam 150 g mrożonych malin, dosypuję łyżkę cukru i podgrzewam. Można podlać niewielką ilość wody, ale niedużo, maksymalnie 2 łyżki. I co jakiś czas mieszając, czekam, aż maliny się lekko rozgotują, tworząc taki apetyczny sosik. Maliny można podmienić na dowolne ulubione owoce. Bardzo fajnie będą pasować tutaj morele, brzoskwinie, truskawki, borówki, ale także wiśnie bez pestek świetnie się tu sprawdzą. U mnie dziś maliny i wyglądają tak. Zdejmuję z ognia i już nie gotując dokładam łyżeczkę żelatyny w proszku. Szybko, starannie mieszam i zostawiam, żeby żelatyna spęczniała i się rozpuściła. Co jakiś czas mieszam, żeby dobrze ją rozprowadzić. I pod koniec, kiedy to już nieco przestygnie, wstawiam do lodówki, by przyspieszyć tężenie. No i tak wygląda gotowy sosik. Piękny, czerwony kolor, wygląda bardzo apetycznie i ostudzony sernik polewam tym sosem. Rozprowadzam
Ten rant, zobaczcie, zatrzymuje sos i on nie spływa. Jest taki fajny, gęsto płynny, no coś cudownego. Ozdabiam to jeszcze malinami w całości i gotowe można podawać. Kroję i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Czekoladowy sernik z pysznym sosem malinowym smakuje cudownie, ale to pewnie możecie sobie wyobrazić. Zazwyczaj to ciasto znika bardzo szybko, ale jeśli zostanie lub na przykład nie planuję podać całego, to przechowuję w lodówce pod przykryciem. Sernik jest przyjemnie czekoladowy, a jednocześnie serowy. Do tego malinowy sos, naprawdę dobrze podkreślający te dwa smaki i jednocześnie pięknie dekorujący ciasto. Smakowity widok. I myślę, że zgodzicie się ze mną, że taki sernik super odnajdzie się na świątecznym stole. Oczywiście zapraszam też na babkę, którą upiekliśmy razem z Pawłem i zapewniam, że zdążycie ją upiec błyskawicznie, nawet na ostatnią chwilę. Zresztą wypróbujcie oba przepisy. Wesołych świąt!